Czego mi potrzeba? Jakaś przedmiot. Co za bzdura? Czemu bzdura? Momo. Kim jest Momo? Wiesz, przyjęły jakby ten, nie wiem, zwyczaje może po twórcach, bo podejrzewam, że ludzie ten. Siema, mamo. Okej. Okay. A gdzie jest ten Momo? Tam? Zurkiem. To też Zurk. No dobra, ale chyba mamy iść gdzie? Aha, w tym wielkim budynku połączyłem neonem, czyli tam. I tam mamy iść, no dobra, ale jak tam dojść? Może to robotę z rozwiniętą inteligencją emocjami? Nie, może. Ale przynajmniej nie czuję się ten samotnie. Nie, może da się jakoś tu górą wejść. O. Siema. Prawdziwe niebo? Gdzie? To w ogóle jakbyśmy byli pod jakąś kopułą. Kot ma lepszy movement niż berserker, co? O, okno. To jest ten Momo? O przeszkalowaniu berserkerów. Bo co? Co mi zrobisz? Nieznajomi. Toksiki. Oj tam. To się nigdy nie uda. Czemu i zostawiłem? Jestem teraz zupełnie sam. A wiecie, żebym czytała te teksty? Czy będziecie sami czytać? Czytać? Okej. Okay. Daj sobie spokój do strada czasu, znajdziesz jedynie samotność i rozpacz. Moi przyjaciele też o tym marzyli, a teraz nie ma po nich ani śladu. Ja jestem sam jak palec. No widzisz... Nie mam pojęcia, gdzie mogli się podziać. Próbowałem z nimi się skontaktować, ale ten przekaźnik nie działa. No to może go naprawimy? Moi przyjaciele, ja robiliśmy notatki z naszych badań na temat świata na zewnątrz. Proszę, jeśli naprawdę chcesz tam wyjść, weź moje. Okej, dostaliśmy notatki. Musisz sam sobie poradzić, ja skończyłem ze światem na zewnątrz. Powodzenia. Ale świat na zewnątrz jest taki zły. Momo wydaje się być bardzo smutny. Cześć, Neohyuga. Tęsknię za przyjaciółmi. Niech rzucę okiem na notatnik, który nam dał. Okej. Manifest nieznajomych. Czekajcie, jak to mogę przeczytać. Musimy za wszelką cenę dostać się na zewnątrz. Musimy chronić nasze siostry i naszych braci. Musimy trzymać się z dala od Zurków. Kim są Zurkowie? Podpisano. Clementine, Baltazar, Doc oraz Momo. Zdaje się, że imię Momo dodano później. Dopisał się. Te roboty brzmią, jakby słyszał Banjo z Banjo Kazoo z N64. Zurk, Zerg, Berserker. Czyli berserkerowie w tej grze też są beznadziejni i są naszymi wrogami. No proszę bardzo, już lubię tę grę. No to... No niestety zgliczowany, no przykro mi.
wiesz. Oh, Back Home 2, pamiętam tę grę wideo. Ja nie. Wstała wkrótce po tym, jak mnie stworzono, chyba nie pamiętam. Naukowiec i ja spędzili wiele czasu z tą grą. Fajnie było też je za nim. Czemu nie potrafię przypomnieć sobie jego imienia? A, jest jakaś część jego pamięci. Okej. I teraz nagle się zmieniła w ogóle muzyka, nie? Okej. Odzyskałam, zdobyłam troferum. Ciekawość zabiła kota. No, super. Fajnie. W sensie, nie że coś, ale jak założyłam ten wórek na głowie, to mi się źle chodzi. O, ciasteczko. Nie, to nie jest ciasteczko. A to jest piłeczka. O, piłeczka, piłeczka. Dobra, walić tą grę, bawimy się piłką. Historia, fabuła, kogo to obchodzi? Ważne, że jest piłka. Nie mogę. Sorry, czat, mam teraz ważniejsze rzeczy do roboty. No tak, trzeba się bawić piłką. No dobra, ale czekajcie, bo... Dobra, panie B12, co robimy? Okej. Okay. Rozgląda się za znakami nieznajomych. Czyli co, za takimi, tak? Bo tu jest nieznajomi. Okej. Okay. No dobra. No to chyba tyle. Pa, było miło. Było cię poznać, mamo. O, symbol na ścianie. A której ścianie? A, tutaj. 5 godzin później. Vanilka ma depresję. No chyba, właśnie widzę. Vanila, nie skacz z tego okna. Na YouTube dam komentarze z tą piłką, gdzie było, bo 5 godzin się bawiłaś. Eee! Nieprawda! Nieprawda, są pomówienia. Halo, proszę nie wierzyć w komentarze pod filmikiem na YouTubie, dziękuję. Dobra, czyli tu mamy teraz znaleźć notatki jakieś, tak? Rozwalić wszystko dookoła, no bo jestem typowym kotem, więc whatever. Ale ta muza jest taka dziwna. Widz nigdy by nie skłamał. No dobra, dobra. Dobra, dobra. O, jest jakiś komputer. O. Mamy notatnik tej Clementine. Notatnik jest znajomy taki sam jak ten, który dał nam Momo. Ten należy do kogoś w imieniu Clementine. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zdołaliśmy nawiązać kontakt z pozostałymi na wyższym poziomie, zanim przekaźnik przestał działać. Są w miejscu o nazwie Śródmiasto, które najwyraźniej znajduje się pod kontrolą jakiejś złowrogiej potęgi. Nie. Rozmawiałam z Momo, znam to spojrzenie, nie wyruszy z nami. Czyli oni se poszli, a on został. Zdaje się pozostałe notatki. Gdzie? Dawaj, B. Jak odbywała na niego B? O, mogę się schować pod łóżkiem. Nie będę do niego mówić B, bo B12 to tak długo i brzydko. W ogóle. Albo nie, będę do niego mówić Franek. Franek lepiej brzmi. Cześć, Apaceist, Berek. Dobra, panie Franek. Gdzie idziemy teraz? A, okej, okay, czyli po prostu musimy się połazić i może Franek ogarnie, który kolejny ze znaków z znakiem nieznajomych. Dobra, no. Trochę tego łażenia tutaj jest. Może tam? Tam to wygląda, taki znak. A może nie jest B? No nie, może nie jest. Dlatego nazwę go Franek. Pilot. O. Muszę sobie obejrzeć serial. Ale to wygląda jak ten znak. Dobra, złaś. O, tutaj. Dzień dobry.
Kurde, ale biblioteka. Można podrapać. Cześć, Bubert. Dobra. Nie będę drapać takiej ładnej kanapy. Co w tej kanapie, kurwa? No nie ma drapaka. Widzisz, tu gdzieś drapaka? Nie ma drapaka. Więc jak nie ma drapaka, to kot drapie, gdzie chce. Trzeba kotu dać drapak, żeby nie drapał. Jak rozwijać swoją sztuczną inteligencję, aby tak być kreatywnym, prawdziwy człowiek? Numer 42. Okej. Kurde, ten tu umarł. Widzicie, czaty, co się dzieje, jak za dużo się uczucie? Kocie, co ty robisz? Nie mogę z tego. Tak, mówisz, żeby Wanilka grała kotem? Ale ona pada nie umie obsługiwać, to nie wiem. Dobra, tutaj przejdziemy. Wygląda jakoś tak. Hej, Doc, wpadły mi w ręce klucze do twojego sejfu. Musisz bardziej uważać. Nie wystarczy ukryć sejfu za stertą książek. To jest gdzieś sejf. Dobra, może tam coś ciekawego jest. Pewnie te notatki, których potrzebujemy, znajdziecie. Gdzieś tu mogę wejść? Panie. Dobra, jakiś sejf, który jest ukryty za stertą książek. Dej VR-a. Kurde. Jakiś glitch, nie? Te książki się nie ruszają same bez powodu. Aha. Okej. A tu jest safe. O, proszę bardzo. Okej. Roboty, kolejny notatnik. No, mówiłam, że to będzie notatnik. Należał do kogoś w imieniu Doc. Po długich tygodniach badań zdołałem połączyć spektrometr z mocą lampą UV. Dzięki temu rozwiązaniu powinniśmy być w stanie odeprzeć wzórki stojące na naszej drodze. Ja bym chciała taką lampę. Pierwsza próba okazała się dość wybuchowa. Muszę przetestować to urządzenie w praktyce. Znajdźmy pozostałe notatniki. Ja chcę ten przyrząd. Nie mogę tu już nic wziąć? A tego kotka nie mogę sobie wziąć? Nie mogę wziąć kotka. Ladek. No dobra. Dobra, teraz potrzebujemy jeszcze jedno. Tam byliśmy. Potrzebujemy jeszcze jeden taki. Stamtąd dowróciliśmy, nie? Tam byliśmy. A tam coś jest? Tak świeci? Nie. Może na dole gdzieś jest, nie wiem. Może tego typa zapytamy. Ej, siema, wiesz, gdzie jest czwarty ten nieznajomego? Aha, na wyższych poziomach. Dobra, czyli ich tu nie ma, okej. Okay. Czyli na dole ich nie ma. Czyli muszę wrócić na górę. Dobra. Cześć, mopsiu. Tutaj. Nie ma. Czuję potrzebę, aby cię pogłaskać, ale nie zrobię tego, bo tego nie rozumiem. Nie no, pogłaskaj. Okej.
No mógł bo iść z nimi, no a tak został sam. No dobra, to jeszcze raz. Tam żeśmy byli, bo stamtąd ja wróciłam. Tam żeśmy też byli. I tam też żeśmy byli. Potrzebuję czwarty, jakby. Czekaj, się przejdziemy. Może gdzieś tam z tyłu coś jest. No bo tam byliśmy, musimy zrobić tutaj, nie? Czy nie? A nie, myśmy byli tu na górze, dobra, nie byłam tam, okej. Okay. Dobra, whatever. To tam właśnie musimy iść. Tu. Okay. Czy może to jakoś na dół wejść? Dobra, mam jakąś doniczkę? Coś do wrzucenia tam? Czy nie? To. Dobra. Teraz możemy wejść. Rozpierduchę robię. Wszystko rozwaliłam. A no tak, drapu. A nie, czekajcie, bo to schodzi. O! No dobra, ale... Ja tu stąd wychodzę, a to chyba nie o to chodzi. Tu nic nie ma. O, mogę się napić. Dobra, Franek. Co mi powiesz o tego miejsca? No to jestem w takim mieszkaniu przecież. To jest to mieszkanko. Ale tam nic nie było. Dobrze, skiczowany, dobrze. Nie, tu nic nie ma, czatki. Czasu trochę wiatraczka. Chłodno. Czyli gorąco. Nie wiem, dla mnie taka bida to mieszkanie. Także chodzi tylko o opatrzenie, chodzenie w otoczeniu? Na razie tak. No chodzi o story w tej, że to jest RPG, nie? To chodzi o to, gdzie nas historia tej gry doprowadzi. No na razie szukamy czwartego notatnika, jeden z tych typków, którzy poszli szukać wyjścia na zewnątrz. O! A dobra, on był w tym. Okej. Okay. Dobra, ostatni notatnik. A jakiś miotacz ognia będziesz mieć? Nie wiem. Chyba, nie wiem, może jeszcze coś dostanie ten kot, ale zobaczymy. Wszelki ślad życia organicznego zniknął z wyjątkiem tego, co nazywamy zurkami. To może są te małe robaki. A chyba tak, to są zurki. Pożerają wszystko, co się porusza, rozmnażają się w zatrważającym tempie, jakby bycie zamkniętym w tym przeklętym mieście nie było dosyć straszne.
Jest też jakaś notatka. Znalazłam wadę projektową przekaźnika, ale chyba wiem już, jak naprawić usterka o to równanie. O! Dobra. Idziemy do Momo teraz. Bo ten przekaźnik chciał naprawić. Dobra, no to git. Czyli to nie RPG, bardziej platformer z zagadkami środowiskowymi. No, ale tu chodzi o to, że story jest, nie? Ale no. No taki RPG z zagadkami różnymi. Chociaż nie do końca, bo te zurki to mnie trochę przerażają. Dobra, czekajcie. Gdzie był ten Momo? Bo tutaj. Tutaj, no. Siema, Momo. Ej, kocie, wciąż szukasz tych buzycznych notatników? No i nawet znalazłam. A udało ci się znaleźć notatki Clementine? Była bardzo ważna, najważniejsza osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. No właśnie, dość doka. Pasjonowała go elektronika i takie tam sprawy. Okej. Okay. To. Tak, znalazłam wszystkie notatniki swoich przyjaciół. Dokładnie. A patrzcie, jaki zadowolony. Patrzcie, że wątpię waszą sprawę. Co ja wam, że odnajdę drogę na powierzchnię. Patrzcie, od razu się ożywił. Dzięki. Być może znajdziemy jakiś sposób, aby dostać się wyżej. Zabierzmy się za naprawę tego przekaźnika. Nie, no ty naprawię, ja już swoje zrobiłam. Może te zurki zjadły ludzi? A może? A może? Słuchaj. W ogóle, oglądacie może Westworld? Bo zaczął się czwarty sezon i on jest powalony. Et voilà. Ma naprawił. O, piłeczka. Ach, piłka, nie mogę się oprzeć. Nie mogę się oprzeć. Dobra, jestem. Tam gdzieś ten budynek, który góruje nad resztą. No nie do końca, ale dobra, no. Jeśli zainteresujesz przekaźnik na samym szczycie tej wieży, powinniśmy być w stanie komunikować się z całym miastem. Okej. Okay. Jeśli na jakieś wyjście, to nie znajdą. Przynieść nam niebo. Dobra. Wiedziałam, że będę musiała odwalić brudną robotę. Czyli gdzie mam iść? Tam na górę? Tam gdzie jest? Czy tam? I mu chodzi o ten budynek tam? O matko. No dobra, no. Skoro tak mówisz. Ale tu się już zrobiło creepy. To pewnie są zurki. Ta, na HBO, no. Znaczy, wczoraj sobie obejrzałam, już zjadłam. 4 odcinki. O nie, mówiłam, że są zurki. Sadek. Nie są jakieś straszne, ale... Ja coś czuję, że ja zginę w tej grze. Dobra, trzeba je wabić po prostu. Cześć Vex, a mi już raz zginął? A gdzieś dalej, czy gdzieś na początku? Dobra, dobra, panie Franek. Spokój ty się. Dobra, co odzyskuję wspomnienia. Dobra, ale tutaj nie ma dalszej tej. Czyli nie tutaj mam iść. Tam na górę by się przydało wejść. Dokładnie tu. Wyglądam brutalną animowaną trylogię. Jezus Maria, co za dźwięki. Czekam, wstanę sobie gdzieś. Dzisiaj wszystkie filmy, no jeszcze anime. Okej. Okay. Jak mam tam na górę wejść? Tu są kolce, tu nie wejdę.
A, tędy. Dobra. Matka, przez tego kota nabawię się jakiś lęku wysokości. A, okej. Dobra, skoczyłam. Tam nie wyskoczę. Ale jak sobie tutaj doturlam, to wyskoczę. Styknie? Styknie. Jezus Maria, o tych wysokości! Jesus. Jakaś decha. Tutaj. Jezu, im dalej w lasy, to okropnie wygląda. Jesus Christ. Kurde, hakow. O nie, idą te małpi. Zostawcie mnie! Jesus Christ. Ale czekajcie, bo może je jakoś oszukać. Ale to ten. Czekajcie, bo to coś to jest tylko w jedną stronę. Gdzie mam to zrobić? Myszki, kurde. Dzięki za takie myszki. To brzydkie. Znaczy, ja to otworzę, to mi otworzy, nie? Ale to nie o to chodzi. A nie, w sumie mogłabym otworzyć i spierdzielić. I tam zamknęło, nie? Tak. Aha, w taki sposób. Dobra, kij wam boko. Wiecie, 50 złotych na Steamie? Co? Za co? Nie, ta gra kosztuje stówkę. Chyba jest jakaś promocja jeszcze. Czekaj, już sprawdzę. Steam. Stray. Ta, 117 zł. Ale była promocja na 107, coś takiego. 250? Nie, no ta gra właśnie kosztuje tak spoko cenowo. Nie, no jakby było 250, to tak. No tak średnio, nie? To się nie wiem, czy 250 zł to byłaby spoko cena. Gdzie zobaczymy na tym Instant Gamingu, czy się odblokowało? Nie odblokowało się. Kurde, się ludzie rzucili na tą grę tam. No ale dobra. No jest trochę taka creepy, no. No ale dobra. Bo wiecie, jak są te takie zurki, to możliwe, że tutaj jeszcze coś innego ładzić może. Zazwyczaj to twórcy to tak w napięciu tworzą. No ale dobra, idziemy ten przekaźnik zainstalować tam na górę. Jesus. Dobra, cisza w końcu. Są dźwięki, to jest po prostu. O. Dobra, chcę. No, i tu na górę wejdź. O, dziękuję. Nie, właśnie cenowo jest spoko. A podobno można jeszcze przycebulić i kupić PlayStation Plus Premium. I wtedy stream jest za darmo. Katapulta. O nie, znowu słyszę te zurki wrędne. Jesus Christ. Idą tu.
Strasznie creepy. Dobra. Teraz tak, bo tu coś czuję, że będę musiała przebiec. A są jakieś checkpointy, jak umrę? Wiem, że są. Nara. Jezu, chciałem przeskoczyć tam. Nie! Jezus Maria! Jesus Christ! Zostawcie mnie, małe głąby! Jeez! Leave me alone! Jezu, chyba nie przylazły za mną, nie? Ale tu są kolejne. Dobra. No dobra, co ja mogę z wami panowie zrobić? O, czekajcie, to jest jakaś kolejna część. Jest jak to jest okropnie. Święci z wyższych poziomów przeładowywały slumsy, próbowali stworzyć bakterię, która miała to wszystko rozpuścić. Po zniknięciu ludzi bakteria ta uległa mutacji, wciąż rosła, pożerając znacznie więcej niż śmieci. A teraz mamy tu zurki. No co ty? No, dlatego ja gram dla ciebie, Wild Broody, także... Także wystarczy, że ja się tutaj... No nie, no poczekajcie, bo je trzeba na pewno otworzyć. Jak ja je otworzę, to będę musiała skoczyć tu. Skoczyć tu, skoczyć tu i zamknąć z tej strony. Dobra, czaję. I wtedy ja się zamknę z tamtej strony po prostu. Brzmi jak plan, nie? Zbiegną. No, złaź tam. Hakuj. Hakuj! Hakuj! Boże święty. Dobra. Kij wam w oko. Głupie zurki. Dobra, teraz tak. Co ja mam tu zrobić? Po co ja się tu zdałam zamknąć? To jest pytanie. No po co się chyba tu dałam zamknąć? Tak, takie post-apo, no. Ale wciąż nie wiem, bo czemu ludzi nie ma. No coś z tym muszę zrobić, skoro to tu jest. Chyba, że się dałam tu zamknąć bez celu, ale no nie sądzę. Bez sensu trochę. Nie wiem, nie rozumiem tego trochę. Po co ja tu wlazłam? Tu nic nie ma. Nie no, są trochę urocze. Które powiedz, że inni udaje się do świata zewnętrznego i może tam są ludzie. Znaczy nie, no te roboty się udały, żeby wyjść stąd, ale... Dobra, czekajcie, bo coś mi tu nie pasi totalnie. W sensie ja nie rozumiem, po co ja się dałam zamknąć tymi zurkami w tym miejscu.
Ja mam wrażenie, że coś z tym trzeba zrobić. No ale tu nie wskoczę ani nic. Ale one tu były zamknięte. Jest takie bez sensu. Kurwa, nie! Skakuj! Ale to jest bez sensu. A dobra, ale... Ja chyba ten dzbanek muszę przyturlać do końca, żeby wskoczyć na tą blachę tutaj, u góry. To, tu, tu. O to chodzi. No ale to... Jak ja mam niby to przeturlać? Halo? W sensie, co? Ty olały mnie. Ale to jest za daleko, muszę to jeszcze przeturlać. Ty, a mogę to zrobić w taki sposób? O! O, właśnie, o to chodziło. Ale to co, one lubią tą blachę, czy co? O jest, są następne. Nie. Bajo? Bajo, jajo? Nara? Jesus. Wyjście IQ, nie? Dobra. Tutaj nie widzę tych wzórków. Więc może jest tu święty spokój. No ale jak tam na górę wyjść? O, tutaj coś jest. Dzień dobry. Jakaś winda do nieba? Coś? A jednak. Windą do nieba. Masz lody? Ja też chcę lody. Jezus, nie widziałam. Kurde, saku. Gdzie ta winda? Halo? Halo, winda, gdzie jesteś? Windo pieprzona. Nie, śmieszny. A dobra, jedzie na dół. No weź, bez kitu, no. Umrę. Stawcie mnie. No, gryzie mnie w dupala, no!
Jesus. Weźcie się, utkajcie. Wskowi na Sakushimiego, no. Cześć, placki. Przejdę. O, dobra. Czekajcie, zanim ja tam zejdę, to ja sobie tu pooglądam, czy przypadkiem tutaj nie ma kolejnych zurków za ścianą. Ale wygląda na to, że czysto. Tu przekaźnik? A, tu przekaźnik. Dobra. O, ja tam widzę już to, wiaderko na dół. Moja winda. Też mam lody, też se wezmę. Spokojnie, Saku. Ja sobie też wezmę lody. Nie będę gorsza. Ale to potem. Dobra, przekaźnik został zainstalowany. O Jezu, nie lubię lodów bakaliowych. Bleh. Bleh. Bleh.